Państwa bardzo serdecznie, szczególnie serdecznie witam oczywiście drużynę Państwowej Straży Pożarnej. Jeszcze raz i pana komendanta. 12. turniej służb mundurowych w piłkę nożną o puchar dyrektora okręgowego Służby Więziennej w Lublinie to już jest tradycja bialskiej jednostki. Mieliśmy kilka lat przerwy związanej z pandemią, jednak cały czas ta motywacja i myśl o tym, żeby reaktywować turniej, była w nas. Także bardzo się cieszę, że w dzisiejszym dniu akurat ta inauguracja nastąpiła. Widzimy, na jakim obiekcie jesteśmy. Bardzo wspaniały, piękny obiekt. Również mamy piękną pogodę i oczywiście wspaniałych gości, których serdecznie witam. Witam serdecznie. Witam serdecznie pana wiceministra doktora Marcina Romanowskiego, dziękując za przybycie. Panie ministrze, gdy 2 tygodnie temu z drużyną funkcjonariuszy bialskiej jednostki w Hrubieszowie zapraszałem pana, doskonale pan pamięta, na dzisiejszy turniej, mieliśmy cichą nadzieję, że pan jakby przyjmie zaproszenie i bardzo dziękuję, że tak się ziściło. Dziękuję uprzejmie, szczególnie, że to jest inauguracja naszego turnieju po kilku latach. Dziękuję bardzo. Dyrektorze okręgowy, panie wójcie, gospodarzu, panie wójcie, panie komendancie, panowie dyrektorzy, wszyscy wielce szanowni państwo, ale przede wszystkim wy, drodzy funkcjonariusze, drodzy uczestnicy dzisiejszego turnieju. Bardzo dziękuję, że turniej, który wpisał się tak bardzo już w kalendarz tego typu wydarzeń w naszym regionie, powrócił po tych latach przerwy. To bardzo ważne, żeby łączyć waszą pracę również z tą integracją, również z tym duchem sportowym i pamięcią o waszym koledze, który właśnie w tym obszarze jako funkcjonariusz Służby Więziennej był zaangażowany i że o nim pamiętacie i że kontynuujecie tę wspaniałą tradycję. W tym miejscu też zawsze chciałbym podziękować za waszą służbę, za to, co robicie
każdy z was w swoim zakresie zadań. Myślę, że w tych czasach, szczególnie kiedy to słowo bezpieczeństwo jest odmawiane przez wszystkie przypadki, jest to szczególnie ważne i szczególnie potrzebne, żeby za każdym razem dziękować polskim funkcjonariuszom wszystkich służb za to poczucie bezpieczeństwa i za wasze działanie, za to, że Polacy mogą w tych trudnych czasach rzeczywiście czuć się bezpiecznie. Ale dzisiaj, drodzy państwo, czas rekreacji, czas integracji. Życzę wam, aby była to rywalizacja owocna. Życzę wam sukcesów, braku kontuzji i dziękuję za wasz udział, dziękuję za organizatorom, funkcjonariuszkom i funkcjonariuszom z zakładu karnego w Białej, wszystkim, którzy przyczynili się do tego, że ten dzisiejszy turniej może się odbyć. Wszystkiego dobrego i powodzenia. Panie wójcie, panie komendancie, panowie dyrektorzy wielcy, szanowni państwo, szczególnie kieruję swoje słowa do zawodników, do uczestników dzisiejszego wydarzenia. Jak tutaj już powiedzieli moi przedmówcy, spotykamy się dzisiaj po wielu, wielu latach tak zwanej posuchy. COVID, inne wydarzenia, które nawiedziły nasz kraj, nasze społeczeństwo. I nie mogliśmy się spotykać w takich inicjatywach, które teraz są realizowane. Ale szczególne tutaj słowa uznania kieruję do uczestników dzisiejszego wydarzenia, a szczególnie do świętej pamięci starszego sierżanta sztabowego Mirosława Samoszuka, bo był wielkim działaczem, mówię o zakładzie karnym w Białej Podlaskiej, ale również był wielkim pasjonatem piłki nożnej w mieście w Białej Podlaskiej i w ogóle w lokalnej społeczności bialskiej. Takie osoby w każdej społeczeństwie, w każdej małej naszej ojczyźnie są bardzo potrzebne. To są kreatorzy wielu inicjatyw prospołecznych, a pan starszy sierżant sztabowy Mirosław Samoszuk był wielkim pasjonatem piłki nożnej i bardzo się cieszę, że dzisiaj się pierwszy raz spotykamy na ziemi łomackiej. Dziękuję panie wójcie za inicjatywę i możliwość zorganizowania tak wielkiej, zaszczytnej inicjatywy.